Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Kingdom Rush. No i na samym wstępie chciałem bardzo podziękować za aktywność pod poprzednimi materiałami z tej serii. Słuchajcie, no ja widzę, że gra wam się podoba, widzę, że wam się przyjemnie ogląda te odcinki. No i naprawdę, no, ja jestem z tego tytułu mega zadowolony, ponieważ mi się w grę również gra świetnie i tak jak już zapowiadałem kilka razy, ale widzę, że zdarzają się o to pytania. W sumie nie wiem, czy ja to zapowiadałem kilka razy, no gdzieś tam na pewno o tym wspomniałem. Tak, będę nagrywał dwójkę. Dwójkę mam już kupioną, także już na Steamie sobie dwójeczka czeka. Przejdziemy jedynkę i od razu zabieram się za dwójkę. Także przed nami naprawdę jeszcze masa odcinków z tej gry. No ale dobrze, przejdźmy już może do treści tego dzisiejszego materiału. Co sobie jeszcze tak słowem przypomnienia, w poprzednim materiale pokonaliśmy bossa, jakim był Yeti. Jeżeli nie widzieliście, to polecam, ponieważ no na mega farcie, na naprawdę takim mega farcie się udało, ale się udało, więc fajnie. Myślę, że będziemy grali sobie dalej tym bohaterem, tym magiem, ponieważ bardzo mi się spodobał. No i co, dzisiaj mamy jakiś taki nowy teren, ponieważ jak zapewne pamiętacie, przez kilka ostatnich odcinków zmagaliśmy się na takich śnieżnych mapach. A teraz mamy cmentarz, tak to przynajmniej wygląda, więc takie trochę creepy miejsce. No nic, zobaczymy, co nas tam czeka i czy dobrze dobrałem bohatera, bo wiecie, może się okazać, że akurat mag będzie tutaj zupełnie bez sensu. Tesla, dobrze, ale Tesla jest ulepszeniem czego konkretnie, bo nie jestem pewien. To jest ulepszenie artylerii? Dobrze mi się wydaje, nie jestem szczerze pewien. Dobrze, przeciwnicy pewnie będą wychodzili stąd oraz stąd, ponieważ tylko tutaj jest tarcza, więc okej, przeciwnicy będą wychodzili z tych dwóch miejsc, spoko. Wydaje mi się, że najwięcej sensu ma postawienie archerów tutaj. Archerek właściwie bardziej. Strasznie polubiłem ogólnie tę wieżyczkę, tak na pewno to zauważyliście, że no nie wiem, że tak często po prostu gram, ale naprawdę no polubiłem, co tu dużo mówić, po prostu polubiłem tę wieżyczkę. Tu bym postawił koszary, a wiecie dlaczego? Bo one tutaj mają jakby... tu mi się wydaje najlepszym miejscem, ponieważ zauważcie, że ci żołnierze, najemnicy z tych, nie koszar, tylko baraków, stale mówię koszary. Zauważcie, że oni... Okej, w ogóle... Zobaczmy, co to jest za bohater, jakoś nie kojarzę. Zobaczcie, że oni... Okej, tu jest dwójka. Zobaczcie, że oni również mogą bronić pyk. W tym miejscu mogę ich postawić, a jeżeli postawię ich w tym miejscu, to bronią zarówno po prostu bronią tutaj nasz... No wiecie, no ten punkt, gdzie przeciwnicy nie mogą się dostać. Zarówno jeżeli przeciwnicy wychodzą stąd, jak i jeżeli wychodzą stąd. Także to mi się wydaje takie najbardziej sensowne, jeśli ma być szczery. Okej, przydałby się tam mój bohater, szczerze, bo trochę ułomnie to zacząłem, jeśli ma być szczery. No tak nawet bardzo ułomnie, ale no myślę, że sobie poradzimy, co nie zmienia faktu, że no może niekoniecznie odpowiednio to zacząłem. Tak mi się wydaje. Dobrze, niech mój bohater tam się zmaga. Wilki, no wilki akurat spoko. Wydaje mi się, że rangerzy, tu absolutnie, że rangerzy będą najlepszym pomysłem. Wow, jeszcze jakieś mobki wychodzą stąd. Do tego nie wiedziałem, zobaczcie, nam jakieś szkieleciki tutaj z cmentarza wychodzą. No ciekawie, ciekawie. Generalnie ktoś mi słusznie zwrócił uwagę pod poprzednim odcinkiem, że ten bohater mój, a czy nie wiem, czy to prawda, ale wydaje mi się to całkiem logiczne, że on tworzy tym, jakby on tworzy tym więcej klonów, im większy ma poziom, z tego co mi ktoś tam napisał. I słusznie mi ktoś zwrócił uwagę, że ja generalnie tak gram tym bohaterem, że on bardzo często stoi z tyłu, zamiast po prostu tutaj walczyć. I to jest no duży mój błąd, tak? Jakby jak najbardziej przyznaję tutaj rację, że dlatego będę starał się też możliwie, wiecie, jakoś też bohaterem grać jakoś tak w miarę sensownie, żeby... Okej, przerzućmy go sobie tutaj, żeby on również, no po prostu, żeby on również sobie wbijał tutaj poziomy, tak jak widzicie, już niedługo ma poziom trzeci, akurat wbił sobie poziom trzeci, wiadomo, zyskuje przy tym damage i życie, tak mi się przynajmniej wydaje, tak na logikę, że zyskuje przy tym i damage i życie. Kurde, powiem wam, że ten wybór tych legionistów to był naprawdę dobry pomysł, żeby sobie wziąć tych legionistów. Zauważcie, jak to się świetnie sprawdza, to się naprawdę fenomenalnie sprawdza. Oni są super po prostu do zatrzymywania tych mobków, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Dobrze, no... myślę, że... O, widzicie? I to w ogóle był dobry pomysł, że ja tutaj te baraki postawiłem, ponieważ zobaczcie, że ten mobek, gdybym tutaj baraków nie postawił, tylko na przykład tu, to by mi przeszedł, no bo tutaj nic nie mam, nie miałbym go czym zatrzymać. Znaczy, no okej, pewnie bym go próbował zatrzymać legionistami, no ale tak mówię...
No wiecie, no byłoby to takie bardziej, mam wrażenie, że takie dużo bardziej ryzykowne, tak mi się wydaje. Tu wiecie co, postawiłbym maga, wydaje mi się, że to spoko opcja, żeby tutaj sobie stał mag. Okej, cofnijmy trochę może mojego tutaj bohatera, okej. Ci walczą z legionistami, spoko, tutaj zaraz, no dokładnie, ten typek tutaj trafił na moich żołnierzy z baraków, także spoko. Dość treściwa ilość przeciwników idzie mi teraz po tej lewej stronie, także troszeczkę niebezpiecznie. Dobrze, no ten mag powinien sobie poradzić w miarę... Okej, wait. Postawmy tu i tu tych legionistów, ponieważ oni mają te włócznie. Te włócznie to jest coś naprawdę fenomenalnego po prostu. No spoko, na razie sobie poradziliśmy. Dobrze, puśćmy dalej tych przeciwników. Myślę, że będę ulepszał na Sorcerera, czyli nie będę szedł pod damage, a bardziej będę szedł właśnie pod to spawnowanie. Co to jest? Świetnie. Ma, w sensie, odporność na magię, z tego co widzę, tak całkiem chyba, no tak, że jest po prostu... Tylko nie wiem czy, no to się zobaczy jeszcze, Infernal... Też nie do końca wiem o co chodzi, ale można po obrazkach mniej więcej się domyślić, ale... Nie do końca wiem o co chodzi. No zaraz zobaczymy, jak ten nasz przeciwnik będzie tutaj po prostu funkcjonował. Dobra. Co mamy na kolejnej? Bandyci, Dark Knight, jejku, strasznie dużo życia, to jest taki klot z tego Dark Knighta. Znaczy, Dark Knighta, powiedziałem Dark Knighta. Niby mała różnica, ale jednak zawsze jakaś jest. Dobra, no tutaj widzę, że mój bohater ładnie klepie. No przydałoby się go tutaj może przerzucić, ponieważ tutaj jest troszeczkę gorsza sytuacja, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, no może ty lepiej nie klep, tak. Wiecie, no lepiej, żeby on jednak na odległość tutaj atakował. Dobrze. Akurat rangerzy bardzo ładnie wyjaśnili te takie małe stworki, cokolwiek to jest. Więc tutaj myślę, że bezproblemowo, no na razie idzie naprawdę tak mega bezproblemowo. Wezmę te ciernie, żeby po prostu przeciwnicy byli tutaj zatrzymywani. Dobrze. Jakiś wilk tutaj się przedostanie, ale na szczęście są tutaj te jednostki z baraków, więc spoko. Przerzucę mojego bohatera tutaj. Jednostki latające, po 7 z każdej strony, bez problemu myślę. Myślę, że naprawdę bez problemu. Ci rangerzy tu to był dobry wybór, bo oni mają naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity zasięg. No i widzicie, że to wszystko tak naprawdę fajnie tutaj współgra, tak? Fajnie współgra. Dobrze, aha, jeszcze jest tutaj ten Dark Knight. O tym w sumie tak nie do końca pomyślałem, bo puściłem od razu, wiecie, przyspieszyłem, żeby od razu leciała kolejna fala, a w sumie nie wziąłem pod uwagę. Idzie jakiś mocniejszy szkielet. Wow, patrzcie, to jest fajne. Jakby teleportowałem mojego bohatera tutaj, ale... Te klony, nigdy nie wiem jak to powiedzieć, tak, no klony, zostały w tym miejscu, więc to jest naprawdę fajna, świetna opcja moim zdaniem. Okej, wait, bo trochę tak trochę niestabilnie tu z tymi jednostkami latającymi, niepotrzebnie je puściłem, tak wiecie, no troszeczkę niepotrzebnie. Dobrze, dajmy tu tych legionistów. Okej, no te ciernie można by ulepszyć na maksa, ale ja bym wolał... zrobić tutaj tego Sorcerera i oczywiście postawić tutaj naszego golema, bo on, nie ukrywajmy, jest naprawdę, no dobry, jest po prostu dobry. Rzucę tu legionistów, żeby po prostu ich zatrzymali, żeby na chwilę zatrzymali przeciwników, żebym ja na spokojnie mógł ogarnąć sobie najpierw lewą stronę, potem prawą, tak? Żebym nie musiał tak ogarniać od razu wszystkiego, chociaż widzę, że i tak, no wiadomo, że kilku przemknęło. Dobrze. Nie, no powiem wam, że te baraki to był akurat idealny pomysł, muszę przyznać. Przydałoby się szczerze, żebym tutaj miał barbarzyńców. Barbarzyńców, no i ulepszenie na rzucanie tymi toporami. Wydaje mi się, że to byłby naprawdę spoko pomysł. No muszę mieć na uwadze, że naprawdę sporo jednostek wychodzi mi tutaj z tego cmentarza. No i one są... Nawet jeżeli nie są mocne, to wiecie, jakoś tak ilościowo są strasznie nieprzyjemne. Okej, przerzucam oczywiście tu mojego bohatera. W tym momencie. No oczywiście rzucamy też legionistów. No w miarę spoko to nam na razie idzie. Demon Lord. Czy ja kiedykolwiek z tym walczyłem? Szczerze nie kojarzę. No zaraz się dowiemy, co to takiego jest. Ten Demon Lord. Nie będę na razie... A bo dobra, rzućmy sobie tych przeciwników. A, nowy przeciwnik. No mówiłem, że chyba z nim nie walczyłem. Okej, czyli rzuca jak osłania shields. Osłania jakoś, czy coś w tym stylu. Osłania inne demony. Ma też odporność na magię i też ma to Infernal coś tam. Okej, no czyli po prostu
może w jakiś tam sposób osłaniać te inne demony. To jest jego tutaj, jego jakaś taka, powiedzmy, umiejętność. Okej, no i widzę, że one są teraz... Mam taką jakby, nie wiem... To coś dziwnego. Dobra, tu bandyci... Jejku. No nieźle. Tutaj z tej strony dość taki treściwy, powiedziałbym, atak nadciąga. Myślę, że muszkieterki tu byłyby dobre, wiecie? Bo one miałyby... Albo w tym miejscu, bo one... One chyba miałyby zasięg jeszcze tu. No, muszkieterki byłyby super. Dobra, ale ja jednak najpierw chciałem mieć tego golema. Przerzucimy go sobie tutaj. Bo tu jednak widzę, że idą jakieś takie bardziej treściwe ataki. Głównie też dlatego, że no po tej stronie jest też ten cmentarz, tak? Z którego odwiedzają nas regularnie przeciwnicy, więc... jakby wypadałoby tutaj, wydaje mi się, wzmocnić troszeczkę tę obronę. Dobra, no i zobaczmy. No ten gość jest, no jest klocem. 1000 życia i jeszcze odporność na magię powoduje, że no nie tak łatwo go będzie pokonać. Tak jak widzicie, ojejku, jak on mocno dostał... Patrzcie, jak on mocno naszego golema tutaj... No kurde. O kurde. To będzie... Serio będzie takie... dosyć nieprzyjemne dla nas. Ten atak jest serio taki dość nieprzyjemny dla nas. Zobaczcie, no już nie idzie tak stabilnie. To już na pewno nie jest tak stabilna kwestia. Niby mam jakąś obronę z tyłu, ale... No nie idzie to tak... Nie idzie to tak luźno, bym powiedział. Niestety. Dobrze wydaje mi się, żeby tu postawić kolejnego maga, wiecie? Ale może najpierw kupmy te muszkieterki. Mam troszeczkę hajsu. Dlaczego nie? No, widzicie, to akurat świetny pomysł, bo one będą miały zasięg praktycznie, znaczy wszędzie. Wiadomo, że nie wszędzie, ale w tych istotnych dla mnie miejscach. Także to jest, wydaje mi się, bardzo dobry pomysł. Rzućmy sobie oczywiście tutaj bohatera, chociaż on raczej za wiele tutaj nie zdziała, no bo te demony mają odporność na magię. Tylko nie wiem, czy to działa tak, że one są odporne jakby całkowicie, czy po prostu, no, przyjmują niższe obrażenia. Okej, w ogóle tutaj... Aha, czy widzę, że wszystko, co jest tutaj demonem w tej grze, ma odporność na magię. Tylko właśnie wiecie, no jest szybkie. Przynajmniej tutaj, konkretnie ten przeciwnik. Tylko jakby mówię, nie wiem, czy to, że on ma odporność na magię, oznacza, że w ogóle nie... Bo może też być tak, że w ogóle nie przyjmuje obrażeń magicznych, nie? Ale wydaje mi się, że nie, że po prostu przyjmuje, ale obniżone wartości. Tak mi się wydaje. Aha, nasz bohater chyba... Chyba go przez przypadek uśmierciliśmy, no ale dobrze, już zaraz się powinien tutaj, okej, już się nam pojawił ponownie, no postawimy go sobie tutaj, bo w tym momencie widzę, że akurat po lewej stronie, no nie ma jakiegoś mocnego tutaj nacisku. Muszkieterki, no w tym momencie naprawdę luzik. Tutaj dość mocna obrona, tutaj no przez tego jeszcze golema, to już w ogóle naprawdę, no konkretny defense. Tu postawiłbym wieżę właśnie maga, tylko tym razem już to ulepszenie w inną stronę niż tutaj, czyli nie z golemem, a to typowo pod damage, żeby to po prostu był taki, wiecie, okej, uciekamy stąd, bo robi się nieprzyjemnie. Dobra, no ten bohater sobie naprawdę przyzwoicie radzi. On jest spoko, mam 11 falę na 19, no. Może być ciężko, powiem wam, bo no, w sumie no, jejku, nadużywam słowa no. Ciężko tu idzie, no nie powiem, że nie. Ile mamy życia? 290, no życia zbyt dużo nie mamy, no ale wiadomo, nie ma czego się spodziewać. W sensie nie ma co spodziewać się, że bohater, który jest magiem, będzie miał ultra dużo życia, tak? To było trochę bez sensu, gdyby bił duży damage i miał bardzo dużo życia. Wow, strasznie potężny, w sensie dużo przeciwników. Idzie z tej strony, także zrzućmy na nie może. Troszeczkę sobie tutaj osłabmy. Muszkieterki strzelają, spoko. Postawmy maga. Więcej legionistów. Dobra. Nie, no myślę, że akurat spoko sobie poradziliśmy. Naprawdę spoko. Jeszcze ten tutaj porobił klony. No myślę, że naprawdę spoko. Dobrze, ja bym chciał tych barbarzyńców mieć. I rzucanie toporkami. I teraz super, naprawdę super sprawa. Mamy teraz barbarzyńców, którzy będą rzucali nam toporkami, jeszcze ci legioniści, którzy rzucają włóczniami. No to jest naprawdę
mocna obrona. No i dodatkowo, tak jak widzicie, teraz lecą te wilki, które mają odporność na magię, to no co z tego, że mam odporność na magię, jak ja tutaj mam taki naprawdę konkretny defense, niekoniecznie magiczny, tak, bo muszkieterki, te toporki, no tak jak widzicie, radzę sobie z tymi wilkami, no może nie, że bez problemu, ale radzę sobie, tak, radzę sobie i nawet jakoś to wygląda, więc w sumie spoko. I cofnę może trochę mojego bohatera, żeby on tutaj nie miał jakoś... O, ile klonów. A patrzcie, aż sklonował się. Niezły jest ten bohater, serio. Fajnie się nim gra. Fajnie się nim gra. Okej, okay, no tutaj mamy dość upierdliwego przeciwnika. Za 240 kosztuje nas kolejne ulepszenie. Co, czekamy. Postawię tutaj tych legionistów, żeby zatrzymali te demony, żeby muszkieterki troszeczkę może poobijały. Wydaje mi się, że to ma całkiem sporo sensu. Rzućmy tutaj jeszcze bohatera, patrzcie jak się kozacko klonuje. No on tutaj za wiele na te demony nie zrobi, no bo one mają dość sporą odporność, w sensie dość konkretną odporność na te ataki magiczne. Ale uciekaj, ty bohaterze uciekaj, bo to się zaraz źle skończy. Okej. Okay. I tak jak widzicie, w sumie całkiem spoko. Zrzućmy sobie tutaj kulki. Z tego co widzę w ogóle po prawej stronie na razie nic nie idzie, więc to w ogóle super sprawa. I cofnijmy mojego bohatera, bo zobaczcie, ma bardzo, bardzo mało życia. Wygdajmy legionistów. To jest w ogóle rozpierdziel, nie? Ci barbarzyńcy, no... Ci barbarzyńcy się super sprawdzają. Wypadałby tego golema troszeczkę... Aha, bo... Okej, ja go bardziej do przodu już dać nie mogę. Okej. Dobra, ten mag ładnie, bo widzicie, atakuje, ale jest z tyłu, nie obrywa, więc to jest naprawdę spoko opcja. No, wybroniliśmy się, więc jak najbardziej okej. No i teraz będę leciał pod to ulepszenie, no i oczywiście pod możliwość teleportowania przeciwników. No, żeby po prostu ich troszeczkę od siebie odciągać, że tak to ujmę. Myślę, że też warto ulepszyć te ciernie. No... To zwiększa, co to powoduje? Ulepszanie, że zwiększa długość trwania umiejętności. Aha, no i zadaje więcej damage'a. No tak, bo te ciernie zadają 40 damage'a na sekundę, z tego co pamiętam. Przy czym... Okej, okay, wait, zbliż się bohaterze, bo ty jesteś w stanie tego gościa całkiem ładnie mu jesteś w stanie nakopać, temu takiemu Dark Knightowi, bo on ma dużo pancerza, ale na magię to chyba zbyt dobry nie jest. Okej. Okay. No i całkiem spoko, wydaje mi się, że to wszystko poszło. Patrzcie, tu tylko mój bohater w tym momencie walczy. Znaczy, no wiadomo, że są jeszcze ci... Są jeszcze tutaj... Ma pomoc w postaci tej wieży, no i tutaj tych rangerów, ale no jakby na to nie patrzeć, naprawdę sporą część roboty zrobił tutaj mój bohater. Dobrze, zrzućmy sobie tutaj kulki ognia. Ulepszmy te ciernie, pewnie, to jest bardzo dobry pomysł. Akurat. To jest spoko pomysł. Dobra, przeciwników... W tym momencie przeciwnicy idą stąd, spoko. Postawmy... No okej, okay, postawmy tutaj tych legionistów. Jak na razie nie straciliśmy życia, więc to jest naprawdę spoko sprawa. No ale cóż, wiecie jak to jest w tej grze. Całą grę można nie tracić życia i w ostatniej rundzie coś was po prostu zaskoczy i koniec imprezy. I patrzcie, on jeszcze stąd też coś atakuje. Jakieś tam skille jakieś tam rzuca. No on chyba nie otrzymuje obrażeń od magii. Tak mi się wydaje, te pieski. No zobaczcie. W ogóle życia nie traci, widzicie? Już nie, coś tam traci. Dobra, odsunę się bohaterem, bo to się źle skończy. No dobrze, tutaj raczej się nie powinni przedostać. Kurde, jakoś tak mało przeciwników, ale to wydaje mi się, że to muszą być jakieś dość takie mocne jednostki latające, skoro ich tak mało. Okej. Okay. Tu wydaje mi się, że... Raczej powinniśmy sobie poradzić. Chociaż no, nie powiem, żeby to tak gładko szło. Okej, okay, odsuń się tym bohaterem, kolego. Okej, okay, wszyscy moi barbarzyńcy tam poginęli. Okej, okay, już się na szczęście już się zespawnowali ponownie. Więc super. A okej, okay, ci byli. No to są... Oni są bardzo szybcy po prostu. Dobrze, na szczęście już tutaj mam zbudowaną wieżyczkę pod damage, więc... Przeteleportuję tu mojego bohatera, poczuję, że tu będzie największy problem. Okej, okay, zatrzymani. Pyk, zaraz zatrzymany będzie. Zatrzymany. I pyk, ciebie tu zaraz. A nawet nie zdążył, nawet to się nie zdążyło odpalić.
Dobrze, ulepszmy na maksa. Ta teleportacja no, jest mega przydatną kwestią, co tu dużo mówić. Dobrze, przeskoczmy sobie od razu na kolejną rundę, no bo i tak pokonaliśmy już wszystkich przeciwników, więc po co mamy czekać? Nie, no to jest super, powiem wam, że wiecie, mojego bohatera teleportuje tutaj, a zobaczcie, jego kopie zostają tutaj. Ciekawe, no już zniknęły, ale przez chwilę zostawały. Dobrze, myślę, że tutaj akurat lepiej będzie, jak go wrzucę. Dobrze, ciernie mamy na maksa. Tu by się przydała artyleria, wiecie? Tak czuję, że... Znaczy... Tak sądzę, że tu by się przydała. Okej, teleportację mamy. Jestem ciekaw tylko, jaki zasięg ma, w sensie ten mag. Czy on może teleportować z dowolnego miejsca przeciwników, czy muszą być w jego zasięgu? Bo tego nie wiem. Tego nie wiem i w sumie naprawdę jestem ciekaw. Dobra, no z tymi Dark Knightami to może być problem. Bo... No tutaj nie ma zbyt... No wiecie, tutaj oni mają dużo życia, a tutaj nie ma zbyt dużo jednostek, które biją taki solidny damage, że tak to mówię. No bo ten mag normalnie bije duży damage, ale to jest Sorcerer, więc Sorcerer wiadomo, siłą rzeczy nie będzie bił tak dużego damage'a jak chociażby ten. W sensie to ulepszenie w drugą stronę jest no dużo mocniejsze, jeśli chodzi o damage akurat. Koniecznie, już widzę, że koniecznie tutaj artylerię trzeba będzie kupić. Już po prostu to widzę, że... To jest obowiązek tutaj. Obowiązek obowiązków. Zobaczcie, ile tu jest mobków, jaki tu jest po prostu zmasowany atak. Do golema wprawdzie jeszcze nie dotarły. Okej, okay, no już dotarły do golema. Jakoś sobie radzimy, ale... Okay, ja bym te Tesle przetestował, nie? Bardzo wolny atak, ale z tego co widzę, no, tu też jest very slow, a to ma większy damage. Większy damage jest chyba tańsze. No i jest tańsze, więc w sumie dlaczego nie? Okej, okay, idą ci łucznicy. No to spoko. I dużo piesków biegnie. No to raczej easy, bo... Ja tutaj nie mam jednostek, które jakoś bardzo wolno atakują. Także myślę, że spoko. Okej. Okay. No i spoko. Ta strona również widzę, że na razie w miarę stabilnie tutaj sobie radzą. Okej, okay. Jak jakiś przeciwnik się przedostanie, to w każdym momencie jest jeszcze przez tego cofany, więc to już w ogóle jest naprawdę dobry deal. Rano, tu widzę, że jest konkretny atak z tej lewej strony, ale jakoś sobie radzę, jakoś sobie radzę. No gorzej teraz będzie z prawej, tak widzę, że będzie gorzej z prawej. Przerzucam od razu mojego bohatera, bo i tak nic po nim, jeśli chodzi o... No bez sensu, żebym go trzymał na lewej, po lewej stronie, a to dlatego, że lecą te jednostki, które są i tak odporne na magię, więc to trochę się mija z celem. Okej. No dobrze, niech będzie ta cała Tesla. Jakkolwiek to będzie funkcjonować. Dobrze, postawmy może jakichś legionistów, niech oni tu sobie będą. Dobrze, straszny atak, naprawdę spory napór przeciwników. Widzę tutaj naprawdę mega duży napór przeciwników po tej lewej stronie. Dodatkowo zobaczcie, pojawił się jeszcze ten, co... To ten upierdliwy taki czołg, co jeszcze daje tym demonom tarczę, to jest jakaś masakra. Ale myślę, że powinniśmy sobie poradzić. Powinniśmy sobie poradzić. Przynajmniej na to liczę. Okej. Okay. Czyli mógłbym tu postawić koszary. To nie, może nie byłby taki głupi pomysł. I wtedy mógłbym postawić moich... O, super. Mógłbym ich postawić tutaj. Dobra, to mi się akurat wydaje dobrym pomysłem. Tutaj postawmy paladynów. Akurat oni powinni po prostu być wytrzymali. Bo damage będą bili barbarzyńcy, natomiast paladyni chciałbym, aby byli wytrzymali. I cofnę trochę barbarzyńców, tak żeby przeciwnicy zatrzymywali się na golemie i na paladynach, natomiast barbarzyńcy, żeby rzucali toporami z odległości. To mi się wydaje, że to naprawdę ma sporo sensu. Czy tak jest faktycznie, to się zaraz przekonamy, ale wydaje mi się, że to jak najbardziej jest dobry pomysł. Okej, idzie masa demonów z lewej strony, z prawej natomiast jednostki, które mają full pancerza, także wypadałoby, żebym postawił, no... Ten mojego bohatera właśnie wrzucił tutaj, żeby klepał te jednostki, które mam tak dużo tego pancerza. Okej, okay, rzućmy tutaj te kule ognia. One zasadniczo nie za wiele robią, z tego co zauważyłem, więc... Jakby to, czy użyję ich dobrze, czy źle, to tak szczerze nie ma większego znaczenia, tak mi się wydaje. Dobrze, na pewno spoko, że mam tutaj tego golema. Okej, okay, mam dalej legionistów. No jeśli chodzi o prawą stronę, jakoś się trzymam, może być gorzej z lewą, ale widzę, że no ten mag jeszcze jak trzeba to cofa, więc naprawdę spoko sprawa. Dobrze, postawmy znowu legionistów.
proste. Paladyni tutaj teraz ruszyli też do akcji. Barbarzyńcy rzucają z odległości. Z tego co widzę, golem już nie żyje. Okropny napór przeciwników. A nie, golem żyje, okej. Jakoś mi zniknął z pola widzenia. Dobra, jeśli chodzi o prawą stronę, to mam luz. Gorzej na tej po tej lewej stronie, co teraz zresztą widzicie, że naprawdę no konkrecik tutaj się dzieje. Naprawdę tutaj się konkretny napór odbywa. Dobra, no rangerzy jakoś sobie radzą. Może tutaj, tu było coś obszarowego, tak? An area damage. Short range shot. Czyli na krótki zasięg. Strzał na krótki zasięg, który zadaje an area. Okej, czyli że damage wydaje mi się, że obszarowy. Także weźmy to sobie, bo to może nam się przydać. Okej, jeden Dark Knight nam się tutaj przedostał, ale to spoko, magiem go zaraz wyjaśnimy. Okej, no w sumie jakoś się wybroniłem. A to jest w ogóle 19 fala, ostatnia. Nawet nie wiedziałem. Patrzcie, zostałem mając 1200 golda w kieszeni, mogę sobie kupić wszystkie ulepszenia do tego. No okej, zwycięstwo na 3 gwiazdki, moi drodzy. No nic dodać, nic ująć, wygraliśmy. Cóż, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Odblokowaliśmy nowego bohatera. Tutaj widzę jakiś krater taki, nie wiem co to jest, szczerze. O, ciekaw jestem, przeciwnicy będą szli stąd i stąd, czy będą szli tylko stąd, a będziemy musieli bronić dwóch wylotów. No, ciekaw jestem, jak to tam będzie. Mamy trochę gwiazdek do wydania. Ogólnie wydaje mi się, że w kolejnym odcinku nie będziemy sobie szli tutaj, a być może porobimy sobie troszeczkę plansz na poziomie heroic, na tym heroicznym, co wy na to? Mi się wydaje, że to jest dobry pomysł, bo będzie nam na pewno łatwo robić te plansze, a to dlatego będzie nam na pewno łatwiej niż osoby, która dopiero zaczyna. A to dlatego, że, tak jak widzicie, tutaj są jakieś wymagania, już o tym mówiłem, nie można używać bohaterów, upgrade'y, możecie używać upgrade'ów maksimum do drugiego poziomu, ale ja mam wzmocnienia, które jakby te wzmocnienia działają, tak? Także no, wydaje mi się, że powinno być nam łatwo zrobić te rzeczy na tym heroicznym poziomie, no bo jak ja będę miał tam tych legionistów, co mogą rzucać, no to sądzę, że to będzie całkiem spoko. Jejku, jakiegoś czołga odblokowaliśmy, patrzcie. W ogóle nie ma damage'u obszarowego, ale jest dość szybki jak na takiego. No, dość na pewno jest lepszy, chociaż czy ja wiem. Ma największy damage możliwy, nie ma chyba bohatera, który ma taki damage. Nawet wytrzymały. Ale ja zostanę przy magu na razie, bo mag mi się podoba. No, dobra. Jakie ulepszenie my tu możemy kupić? No, lecimy, wydaje mi się, że po kolei. Okej, czyli ci żołnierze z baraków mają więcej życia. No, to w sumie brzmi spoko, ale ja bym może wolał. Może ulepszmy tutaj? Zwiększa zasięg ataku tej wieży magów, to jest spoko opcja. Physical armor, okej, niszczy za każdym ciosem nasz atak magiczny niszczy trochę pancerza przeciwnika, super. Okej, koszty są zredukowane o 10%, też super sprawa i wydaliśmy wszystkie nasze gwiazdki. Dobrze, moi drodzy, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, prosiłbym cię o to, abyś pamiętał, aby go ocenić, byłbym bardzo wdzięczny. I to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, ja tak naprawdę kolejny odcinek zabieram się za jego nagrywanie już teraz, także ja się tak z wami niby żegnam, ale zaraz znowu odpalam nagrywanie i znowu się będę witał. Do usłyszenia. Cześć.